połowie sierpnia dochodzi do przesilenia dwóch odmiennych w swej naturze znaków zodiaku, lwa i panny. Pełen energii, pewności siebie i kreatywności lew ustępuje miejsca delikatnej, uprzejmej, pełnej uroku i równowagi pannie. To właśnie na starciu tych dwóch niezwykłych znaków zodiaku, zazwyczaj na plenerowej scenie MOK, odbywają się koncerty pod wdzięczną nazwą Lew do Panny, grany przez wykonawców, którzy prezentują odmienne style muzyczne. W tym roku, w niedzielę 18 sierpnia, ze względu na burzliwą letnią aurę, koncert odbył się w sali kasyna, czyli budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach przy ulicy Zakładowej. Przedsięwzięcie zostało współfinansowane ze środków powiatu radomskiego. Jako pierwszy w tym roku wystąpił duet Aleksandra Wylężek, śpiew przy akompaniamencie Przemysława Zalewskiego. Było dobrze, kochany, wśród złotych liści, wiatru i gwiazd, gdy wiatr kasztany otrząsał ogradem, szepnąłeś nagle, zniżając głos, odjeżdżam dzisiaj, lecz tam, gdzie jadę, zabiorę z sobą tę złotą noc. Kochany, kochany, lecą z drzewa jak dawniej kasztany, wprost pod stopy par roześmianych, jak rudy lecą. Aleksandra jest absolwentką Wydziału Jazzu i Muzyki Estradowej na Łódzkiej Akademii Muzycznej. To laureatka wielu ogólnopolskich festiwali piosenek, między innymi Pejzaż bez Ciebie w Toruniu czy Spotkań Zamkowych w Olsztynie. Ponadto jest zwyciężczynią Międzynarodowego Festiwalu Młodych Talentów imienia Anny German. Brała udział w licznych koncertach, występując u boku takich artystów jak Justyna Steczkowska, Alicja Majewska czy Magda Umer. Jej występ to sentymentalna podróż muzyczna do lat 60. i 70. W programie koncertu znalazły się między innymi piosenki z repertuaru Kaliny Jędrusik, Marii Koterbskiej czy Ireny Jarockiej. Tamtego roku w Portofino skończyłam 19 lat, a nie wiedziałam, że jest miłość tu w Portofino. No bo jak jest tyle dziewczyn w Portofino, a zobaczyłeś właśnie mnie, pomarańczowy księżyc spłynął, gdy w Portofino mówiła mnie. Następnie wystąpił zespół Gali Matias z Radomia, który powstał z początkiem 2022 roku. Jak mówią sami członkowie zespołu, już od pierwszych dźwięków wydawanych na próbach wiedzieli, że to będzie coś wyjątkowego. Wyróżnia ich to, że każdy artysta wywodzi się z odmiennego stylu muzycznego, a do tego posiada spore sceniczne doświadczenie i w każdym prezentowanym utworze doskonale to czuć. Stąd też nazwa grupy – Gali Matias. Co mi panie dasz, ten niepewny czas, jakie słowa kołyszą moją duszę, moją przyszłość na te resztę lat. Kilka starych szmat, bym na tyłku siadł i czy warto, czy nie warto, mocno uderzyłem w bardzo był kolidal. Występ na scenie podczas 11. edycji Lwa do Panny w Pionkach był pełnowymiarowym koncertem zespołu. W jego skład wchodzą wokalistka Emilia Stępniewicz,
znana z wielu projektów muzycznych, między innymi z zespołu Gospel z Radomia. Michał Wiewiór, gitara prowadząca, Mikołaj Wawrzeńczyk, druga gitara, Irek Dolega, gitara basowa, a na perkusji zagrał Michał Niewczas. Nie dobijaj się, nie otworzę ci, całe ciało mam obolałe. Późno przyszedł sen, przyszedł i był zły, nie mam siły na zabawę w miłość, nie, 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 to nie, mówię, nie, gdy myślę, nie. Czemu tegoroczne wakacje zbliżają się niestety do końca. Zakończył się także ostatni turnus wakacji z Miejskim Ośrodkiem Kultury. W czasie minionego tygodnia dzieci brały udział w wielu zajęciach, które miały na celu dostarczyć im wspaniałej zabawy połączonej ze zdobywaniem nowych doświadczeń, między innymi w sferze artystycznej. Tydzień rozpoczął się od bardzo lubianych przez najmłodszych zajęć akrobatyczno-gimnastycznych. Wspólne ćwiczenia pozwalały najmłodszym wyrobić poczucie równowagi i koordynację ruchową. Mogły też poznać i nauczyć się figur akrobatycznych, które po powrocie do szkoły będzie można zaprezentować koleżankom i kolegom z klasy. Na zajęciach kreatywnych tylko wyobraźnia ograniczała formy wykonywanych prac plastycznych. Z kolorowej bibuły powstawały piękne i efektowne kwiaty, hiacynty. Potem można nimi było obdarować najbliższych. Biblioteka Miejska tym razem zaproponowała uczestnikom wykonywanie drewnianych zakładek do książek. Już wkrótce mogą się one przydać podczas nauki. Wtorkowe zajęcia taneczne to doskonała okazja do ruchu i nauki nowoczesnych figur i układów tanecznych. Takie lekcje tańca na pewno przydadzą się w przyszłości, choćby podczas szkolnych dyskotek. W środę natomiast dzieci uczyły się tańców ludowych. Nigdy bowiem nie wiadomo, kiedy znajomość polki czy oberka może okazać się dużym atutem, na przykład podczas rodzinnej uroczystości. Wreszcie w środę, po tak gruntownej edukacji tanecznej, nadszedł czas na praktykę. W czasie zabawy tanecznej wszystkie nabyte umiejętności można było wypróbować na parkiecie. Dodatkową atrakcją dla dzieci było malowanie twarzy w różne ciekawe wzory. Czwartek to wizyta w klubie żeglarskim nad Stawem Górnym w Pionkach. Doświadczeni żeglarze przekazali uczestnikom bardzo ważną wiedzę na temat tego, jak bezpiecznie zachowywać się nad wodą. Największą atrakcją jednak były rejsy żaglówką po naszym akwenie wodnym. Po obiedzie, dla zdrowia, odbyły się zajęcia sportowe, które zawsze są dobrą okazją do wspaniałej zabawy i rozwoju fizycznego. Piątkowa wycieczka do magicznych ogrodów to wspaniała przygoda. Tam dzieci miały możliwość przeżyć niezapomniane chwile. Na młodych odkrywców czekało wiele niesamowitych atrakcji, takich jak podziemne tunele, karuzele, place zabaw, mosty w konarach drzew, sekretne ogrody, a to wszystko w otoczeniu natury i baśniowym klimacie.
Kolejne wakacje za rok i z pewnością już teraz warto pomyśleć o tym, by móc wspólnie z rówieśnikami spędzić choć trochę czasu na ciekawych i pożytecznych zajęciach z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pionkach. Dzień dobry, nazywam się Jaś i polecam każdym iść tutaj do MOK-u z Pionek. Tutaj jest super, macie tu obiadki, dyskoteka na koniec, bar przebierańców można sobie wybrać, są zajęcia, jedziemy na wycieczki. Polecam, wszystkiego najlepszego, z tej strony Jaś. Jestem Franek i już jeden turnus tu jestem, więc bardzo polecam MOK, dużo zabawy i no na koniec taki jest bal przebierańców, a później takie wycieczki, obiadki są. No i zobaczymy się w telewizji. Do widzenia, do zobaczenia. Jestem Sosia, no i tu polecam przychodzić po tu mogą być obiadki na przykład. Tutaj są takie plastyczne zajęcia, plastyka, gimnastyka, no i takie różne rzeczy, wycieczki są. Najbardziej mi się podobało, że mogłam śpiewać sobie karaoke. Cześć, jestem Anielka, jestem na imprezie, tu są obiady i bardzo czasami mało jem, ale czasami dużo i tak fajnie jest tu i tak czasami idę tu. I tak w ogóle będę w telewizji i pa! W przyszłym tygodniu w Budapeszcie odbędą się Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w kickboxingu. W stolicy Węgier będą rywalizować zawodnicy z blisko 70 krajów w liczbie prawie 2,5 tysiąca zgłoszeń. Wśród tak dużej liczby krajów reprezentacja Polski. W składzie reprezentacji Polski my jako Klub Sportowy Centrum Tangsu do Pionki będziemy mieć dwie zawodniczki, Igę Woźniak i Amelię Wojdę. Obie zawodniczki będą walczyć w formułach planszowych, w formule point fighting, bo trzeba wiedzieć, że na mistrzostwach będą się odbywać wszystkie formuły, jakie są uprawiane w kickboxingu, a więc zarówno formuły planszowe, jak i ringowe. W kategorii kadetek starszych będzie reprezentować Polskę Iga Woźniak. To jest drugi start Igi Woźniak na imprezie mistrzowskiej. Tak więc nie jest już debiutantką, ale na pewno będzie to dla niej trudny start, gdyż w ostatnim czasie nie miała okazji występowania na arenie międzynarodowej. Liczymy jednak, że dzięki jej zmysłowi taktycznemu, dobremu przygotowaniu fizycznemu, że wypadnie dobrze na matach Budapesztu. W walkach point fighting wystąpi również Amelia Wojda. Amelia jest debiutantką na imprezie międzynarodowej i właściwie od niedawna walczy w kickboxingu, ale zdobyła tytuł mistrzyni Polski, ma kilka medali imprez krajowych, wzięła udział w konsultacjach kadry narodowej pod okiem trenera kadry i mamy nadzieję, że ten jej progres, który obserwujemy od wiosny, zaowocuje dobrym rezultatem, dobrymi walkami w Budapeszcie. Zawodniczki odbyły cykl treningów przygotowawczych w klubie, były również na konsultacjach kadry narodowej, był obóz sportowy. Uważamy, że są dobrze przygotowane do reprezentowania kraju. Przy okazji chcemy podziękować zarządowi klubu sportowego Proch Pionki za udostępnienie nam sali. Chcemy podziękować burmistrzowi miasta Pionki, panu Łukaszowi Miśkiewiczowi, który wspiera szkolenie naszych zawodników w ramach zadania publicznego wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Chcemy podziękować wójt gminy Pionki, pani Katarzynie Konopskiej, która wspiera nasz klub i finansowo będzie wspierać zawodników podczas wyjazdu do Budapesztu. Chcemy również podziękować zarządowi starostwa powiatowego w Radomiu na czele ze starostą Waldemarem Trelką
który wspiera klub w ramach zadania publicznego kadry powiatu radomskiego. Dzięki dobrym startom nasi zawodnicy otrzymali powołania i mam nadzieję, że będą godnie reprezentować nasz kraj. Już w najbliższy piątek, 30 sierpnia, odbędzie się kolejny koncert z cyklu Letniej Sceny Pi, którego współorganizatorem jest miasto oraz Powiatowy Instytut Kultury. Tym razem zabawę nam zapewni zespół Nicponie. Ktoś, kto jest fanem zespołu Staśka Wielanka, będzie mógł posłuchać utworów tej aranżacji odświeżonej i dostosowanej do obecnych czasów. Naprawdę warto przyjść i dobrze się bawić. Jest to dość niekonwencjonalny zespół, który naprawdę potrafi zadbać o dobrą atmosferę. A skoro o atmosferze mowa, to tak jak ostatnio, zachęcam do zabrania ze sobą kocyka. Natomiast tym razem o catering zadba restauracja Kredens oraz cukiernia Maciąg. Serdecznie Państwa zapraszam. Do zobaczenia. Wesoło jesienią w ogródku na grządce tu ruda, marchewka tam strączek, tu dynia jak słońce, tam główka sałaty, a w kącie ogórek wąsaty. Ogórek, ogórek, ogórek zielony ma garniturek i czapkę i sandały, zielony, zielony jest cały. Ogórek, ogórek, ogórek zielony ma garniturek i czapkę i sandały, zielony, zielony jest cały.